Już w najbliższą sobotę, to jest 23 maja, Gorzowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza wszystkich mieszkańców miasta i okolic na majowy festyn rodzinny, który odbędzie się na Stadionie Żużlowym przy ulicy Śląskiej. Startujemy od godziny 12. Od 12 zapraszamy szczególnie dzieci, gdzie będą gry i zabawy, mamy dużo urządzeń rekreacyjno-sportowych. Wystawia się też grupa Extreme 4x4 skład, czyli będą kłady, będą motory pokazane, samochód terenowy. No i tam wiele atrakcji, będą gry i zabawy organizowane przez studentów Zamiejscowego Wydziału Kultury Fizycznej. Natomiast już od godziny 14 rozpocznie się program artystyczny. Rozpocznie to Gorzowska Orkiestra Dęta pod batutą pana Bolesława Malickiego. Następnie wystąpią też zespół kapele Retro i kapela Uzbycha, zespół Buziaki, będzie szkoła, prywatna szkoła muzyczna państwa zbiorczyków, no i koncerty dwóch zespołów, Buenos Amigos, jak dobrze tutaj wiem, to Buenos Amigos to jest taka latino disco muzyka, bardzo radosna, wesoła, a na koniec koncert zespołu Marcin Toples Siegieńczuk, to jest znany zespół Toples Disco Polo, na który także serdecznie zapraszamy. Oprócz tego oczywiście inne atrakcje, będzie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ze swoim punktem, będzie gastronomia. Także no, zapraszamy bardzo serdecznie. W związku z tym, że festyn odbędzie się na Stadionie Żużlowym, to jest obiekcie sportowym, na jego terenie zabronione będzie spożywanie napojów alkoholowych.